2000 polskich misjonarek i misjonarzy prowadzi misje w 97 krajach. W Afryce, w Ameryce Południowej, w Azji i Oceanii służą najuboższym, chorym i starszym, niepełnosprawnym i osieroconym dzieciom. Walczą z głodem, uczą uprawy roli i różnych zawodów. Głoszą pojednanie i pokój. To dzięki nim ludzie odkrywają miłość i nadzieję. Pomóż polskim misjonarzom. Wyślij SMS o treści misję na numer 72032. Salve TV, Mateusz Dzieduszycki, witam z Rzymu. Ksiądz arcybiskup Hozer jest dzisiaj z nami. Księże arcybiskupie, pojawiły się takie opinie, że po dobrym początku papież dzisiaj postawił właściwie kropkę nad i że to dyskusje o tym, czy synod będzie o rodzinie, czy o czymś innym, już się właściwie skończyły. Czy podziela ksiądz arcybiskup tę opinię? Ja uważam, że dzisiejsze wystąpienie Ojca Świętego było bardzo ważne i decydujące do dalszego przebiegu naszych obrad synodalnych. Ojciec Święty też z mocą podkreślił, że nauka Kościoła o małżeństwie i rodzinie jest niepodważalna, a więc nie należy podawać ją w wątpliwość, tylko oczywiście wyjaśniać, przypominać i myślę, że to jest też rolą obecnego synodu. Jeszcze jedną rzecz ważną powiedział, zadał kłam, można by powiedzieć, tym pogłoskom medialnym, tej atmosferze medialnej, która zawęziła zakres zainteresowania synodu tylko do problemu komunii rozwodników. I Ojciec Święty mówi, że tak wcale nie jest. Biskupi afrykańscy mówili o biedzie, nędzy, która bije w rodziny, która powoduje, że rodzina nie może się rozwinąć, że rodzina traci swoją spójność, że rodzina nie jest w stanie zapewnić tak zwanych potrzeb podstawowych, a więc i wyżywienia, i mieszkania, i szkolnictwa. To są tragiczne sytuacje, o których świat zapomina, których świat nie widzi. Wielu mówców podkreślało, że w małżeństwie naturalnym już są zawarte te konstytucyjne jego wartości. Jakie? Mianowicie, że małżeństwo jest odbiciem życia wewnętrznego Trójcy Świętej. Mieliśmy też wypowiedzi dotyczące złych skutków tradycji, jak na przykład zmuszanie dziewcząt, kobiet do małżeństw bez możliwości jej wolnego wyboru, jak również okaleczenie seksualne kobiet i dziewczynek w wielu, wielu krajach jeszcze istniejące i tego typu różne praktyki, które w świetle Ewangelii są nieludzkie i nie zapewniają godności człowiekowi. I powiedziałbym, że bardzo mocny, na wysokim poziomie intelektualnym i teologicznym, takim rozeznaniu znaków czasu, wypowiedział się kardynał Robert Sarach. Powiedział, że to, co w globalizacji zagraża małżeństwom na całym świecie, to są dwa zjawiska, a mianowicie jest to swego rodzaju dyktatura wolności nieograniczonej, której wyrazem jest ideologia gender. I z drugiej strony jest to fanatyzm muzułmański, którego wyrazem jest państwo kalifatu islamskiego. Porównał to, bardzo śmiałe porównanie, do ideologii XX wieku, faszyzmu i komunizmu. Bardzo dziękuję za tę głęboką, interesującą wypowiedź. Z Państwem widzimy się jutro. Pozdrawiam serdecznie. Mateusz Dzieduszycki dla Salve TV, prosto z Rzymu.